Hello there, z tej strony LEGO Hero Polska. Ostatnio pod shortem zastanawialiście się, czy mi figurka Batmana z bloczka jest taka sama jak ta z Polybaga. Ja niestety Polybaga nie kupiłem, ale mam gazetkę, gdzie jest dokładnie ta sama minifigurka, więc dzisiaj to sobie porównamy. Zapraszam was więc na przegląd magazynu LEGO Batman z minifigurką Batmana z gumową pelerynką. Na okładce jest oczywiście logo LEGO Batman, informacja o naszej odlotowej zabawce, no i wiadomo, gazetka LEGO Batman, figurka Batmana, więc jest on też jako główna postać na okładce. No ale tutaj jest jego inna wersja. Cena wynosi 19,99, akurat naszego Polybaga możemy zdobyć trochę taniej, plus tam jest jeszcze trochę klocków, no ale ja nie miałem żadnej okazji, żeby go zakupić. Tutaj jeszcze rzut oka na dwa czadowe plakaty. Na pierwszej stronie klasycznie mamy spis treści. Mamy komiks, gdzie jest Joker, więc występuje tutaj główny rywal naszego Batmana. Komiks zajmuje prawie połowę gazetki, no ale znalazło się też miejsce na opis naszego bohatera i na jego trening. Jakby ktoś miał jakieś problemy przy składaniu, to jest do figurki instrukcja. Następnie mamy część drugą komiksu. Jest też trochę prac konkursowych przedstawiających Batmobile. Jeśli ktoś lubi konkursy, to można wziąć udział i wygrać taki oto zestaw. Na koniec mamy zapowiedź następnego numeru. Dostaniemy już 23 stycznia Mech Batmana. Niestety nie mam pewności, czy dostajemy do tego figurkę Batmana, w sumie to wątpię, no bo nigdzie nie ma o niej żadnej informacji. No ale teoretycznie na obrazku jest narysowana. Tak prezentuje się dodatek. W przeciwieństwie do Star Warsów i Ninjago nie dostajemy tutaj żadnych kart, tylko sam blister z figurką. A tak wygląda zawartość. Napiszcie, czy u was też ta gumowa pelerynka była taka wygięta, czy to ja miałem takie szczęście. Tak się prezentuje złożona minifigurka. Przedstawia ona Batmana z 1992 roku. Pojawiła się tak naprawdę w dwóch zestawach, czyli wcześniej wspomnianym przeze mnie Polybagu oraz Batjaskini. Tors bardzo fajnie pokazuje wszystkie szczegóły, które powinny być na zbroi oraz pasie Batmana. W fajnym takim złotym kolorze właśnie narysowany jest ten pas z klamrą. Poza tym jest oczywiście jego klata oraz znaczek Batmana. Szkoda tylko, że minifigurka, która tak naprawdę pojawiła się w bardzo drogim zestawie, czyli Batjaskini, nie dostaje żadnych nadruków na nóżkach oraz rączkach, bo fajnie by go to uzupełniło. Jeżeli chodzi o główkę, to dostaje on dwie twarze. Jeden jest to taki zwykły, uśmiechnięty Bruce Wayne. Wow, uśmiechnięty Batman. Na druga to jest też w sumie Bruce Wayne, tylko z takimi białymi okularami, więc kiedy założymy maskę, to po prostu widzimy ten biały element. Skoro o masce mowa, no to ona tutaj jest oczywiście najważniejszym elementem i najlepiej się prezentuje. Cała maska oraz oczywiście element znaczka Batmana i peleryny. To wszystko jest całkiem fajnie połączone i zrobione z gumy. Niestety, tak jak wspomniałem, moja peleryna jest wygięta i dosyć dziwnie to wygląda. A, jeszcze nie wspomniałem o jego akcesoriach, są to dwa batarangi. No dobra, no i chwila prawdy. Tak się prezentuje Batman z bloczka, ten po lewej, obok Batmana z Polybaga, ten po prawej. No w sumie są to bardzo podobne minifigurki, ale jednak jest tu trochę różnic. Po pierwsze, nadruki na torsie są zrobione zupełnie inaczej, no i na jednym nie ma symbolu Batmana. Po drugie, ten symbol na jednej i drugiej pelerynie troszeczkę się różni. No i minifigurka dostaje zupełnie inne twarze. No i oczywiście u mnie na tych figurkach jest jedna oczywista różnica, a konkretnie ta nieszczęsna peleryna. Ktoś, w tym ja, mógłby pomyśleć, że jest to tak zrobione specjalnie, że wiecie, ona po prostu powiewa na wietrze, no ale sprawdziłem na internecie i raczej tak nie powinno być. Podsumowując, uważam, że minifigurka naprawdę należy do jednych z lepszych wersji Batmana. Nadruki na torsie są bardzo szczegółowe i dobrze wykonane. Tak samo twarz też jest specjalna dla tej minifigurki i też ładnie się prezentuje. Najważniejszym elementem jest oczywiście ta maska peleryna, która, tak jak mówiłem, u mnie jest niestety wygięta.
Jeśli chodzi o dostępność tej minifigurki, no to z tym jakichś problemów nie ma. Znaczy, pojawiła się ona w bardzo drogim zestawie, jakim jest Bat Jaskinia, ale potem LEGO jak zwykle strzeliło w kolano inwestorom i wyrzuciło tą minifigurkę do polibaga. No i teraz pytanie, co kupić lepiej, polibaga czy gazetkę? Ja uważam, że jeśli będziecie mieli okazję, żeby kupić tego polibaga, na przykład, nie wiem, kupujecie coś na Allegro i brakuje wam do Allegro Smart i możecie po prostu go sobie dobrać, albo na przykład w jakimś sklepie stacjonarnym go znajdziecie, no to ja bym raczej brał polibaga, no bo za podobną, albo często nawet niższą cenę możecie dostać tego samego Batmana i jeszcze trochę klocków. No ale jednak, jeśli tak jak ja nie mieliście okazji znaleźć tego polibaga, ani go sobie zakupić, no to myślę, że można ewentualnie na tą gazetkę się zdecydować. Tak czy siak, to już na tyle w dzisiejszym odcinku. Napiszcie, co wy uważacie o tej minifigurce i czy też te peleryny do tych figurek były u was tak dziwnie wygięte. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i na razie.